Tegoroczne Dni Rodziny w gminie Pośnica odbywały się w miejscowości Niechłonin. Plac przy szkole podstawowej był wypełniony dosłownie po brzegi. Barwny korowód po uroczystej mszy świętej przyprowadziły tu pośnickie mażoretki i młodzieżowa orkiestra Dęte, od której koncertu zaczęła się cała zabawa. Za naszymi plecami mamy obchody gminne Dni Rodziny. To są 24 wojewódzkie, warmińsko-mazurskie obchody Dni Rodziny. Przygotowaliśmy dla mieszkańców naszej gminy, nie tylko, bo i gości, bo po pandemii jest bardzo duże zainteresowanie wszystkimi rozrywkami i mamy bardzo dużo gości. Przed chwileczką na scenie wystąpiły dzieci z punktów przedszkolnych i oddziałów zerowych. Na tej scenie śpiewały, tańczyły, bawiły się. Mam nadzieję, że w przyszłości ktoś od przedszkola do Opola, czyli dalej gdzieś się powiedzmy wykreuje i się pokaże w świecie, czy w Polsce. Później będą kosmokwaki dla dzieci. W tej chwili już na scenie słyszymy, będzie wspaniała zabawa. Mamy też atrakcje inne, bo mamy zjeżdżalnie dla dzieci. Także mamy catering, grill jest. No wiadomo, że dla każdego coś ciekawego powinno się tutaj znaleźć, bo to mamy święto rodziny, mamy radosny dzień, mamy wspaniały, mamy wspaniałą pogodę. Bo patrzyliśmy, jak to było tydzień czy dwa tygodnie temu. W innych samorządach niestety pogoda była kiepska. Nam 5 czerwca pogoda dopisała i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Przygotowaliśmy także maskotkę naszą, Pośniczek. Te maskotki otrzymają nasi strażacy, druhowiec, ochotnicy straży pożarnych. Każdy otrzyma po 3 maskotki w razie wypadku, czy w razie będą nieść pomoc potrzebującym. Taką maskotkę, jeżeli będzie dziecko potrzebujące, dla pocieszenia otrzyma. Także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma taką maskotkę, Gminy Centrum Kultury, biblioteka. Bardzo się cieszymy, jesteśmy w Niechłoninie. Po 2 latach przerwy na Dniach Rodziny, Dniu Dziecka, Centrum Kultury w Pośnicy przygotowało szereg atrakcji. My zajęliśmy się stroną animacyjną, taką stałą dla dzieci. Przygotowaliśmy przegląd piosenki przedszkolnej Raz, dwa, trzy, Śpiewaj ty. Cudowne grupy ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Pośnica. Dlaczego jest tak głośno? Już występują kosmokwaki, rodzice się cieszą, dzieci również, są całe rodziny, dziadkowie. Mamy stoisko Wielkiego Parku Krajobrazowego, mamy hiacynty, mamy jedzenie, grupy taneczne, mażoretki, orkiestra Dęta. Jednym słowem, cudowna pogoda, wielkie święto w gminie Pośnica dzisiaj rodzin. Wydaje mi się, szanowni państwo, że kluczem do tego jest ten przegląd gminy piosenki Raz, dwa, trzy, Śpiewaj ty i ulotki, które trafiają do każdego dziecka na 3 dni przed imprezą. Rodzice przyjeżdżają, dziadkowie przyjeżdżają, żeby zobaczyć tych najmłodszych pociechy po raz pierwszy na scenie. Przybyło bardzo dużo osób. Widzimy, że jest to bardzo duża frekwencja, jak niespotykana od dawna, ale to wszystko przed nami. Chciałem też podziękować proboszczowi Zaleńskiemu za odprawienie mszy świętej ewidencji naszych rodzin i tym osobom, które zaangażowały się w dzisiejszą imprezę. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z mażoretkami, pracownicy Gminy Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Niechłoninie, no i pani dyrektor z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, no i wszystkim tym, którzy naprawdę angażują się i chcą, żeby życie kulturalne w naszej gminie tętniło życiem i żebyśmy się cieszyli z tego, co mamy. A mamy jeszcze się cieszyć, mamy wspaniałe młodzież, mamy wspaniałe dzieci, mamy zdolne i uzdolnioną młodzież i to widać na tej scenie, a jak coś nie wyszło, to zawsze będzie lepiej. Atrakcji przygotowanych na ten wyjątkowy dzień nie sposób policzyć. Zarówno tych na scenie, jak i przy poszczególnych stoiskach. Było dużo smacznego jedzenia i jeszcze więcej wspaniałej zabawy. Frekwencja i pogoda również dopisały. Czego chcieć więcej?